Zapraszam was, chodźcie kochani, z maluszkiem naszym. Jak on ma na imię? Efraim. Efraim. Chodźcie, chodźcie, obydwoje. Efraim, mocne. A ja się wczoraj zastanawiałem, jak on ma na imię. Kiedyś to się wstydziłem pytać, wiecie o co chodzi? Mówię, kurczę, powiedzieli mi i ja zapomniałem, nie? Ale Efraim, to jest mocny temat. Odwróćcie się do ludzi. Rodzinnie. Ojcze, w imieniu Jezusa, wstańcie proszę, wyciągnijcie ręce nad Niego. My w imieniu Jezusa błogosławimy Efraima. My ogłaszamy, że jego przyjście jest przyjściem, które spowodowało potężny wpływ radości na jego rodziców. Ojcze, w imieniu Jezusa my ogłaszamy, że jego życie będzie błogosławione pod każdym względem, że on narodzi się na nowo z Twojego Świętego Ducha, że będzie wypełniony Duchem Świętym. Ojcze, dziękujemy Tobie, że jego życie będzie zgodne z tym, co włożyłeś w jego ducha przed założeniem świata, że on zrealizuje absolutnie wszystko. My błogosławimy zrealizowanie jego marzeń i pragnień życiowych. My w imieniu Jezusa teraz bierzemy autorytet nad każdą diabelską siłą i odsuwamy ją od tego dziecka. Ogłaszamy, że będzie zawsze zdrowe, zawsze silne, że będzie, że każdy jego krok i każda jego rzecz, do której się dotknie, będzie błogosławiona. Ojcze, niech do jego życia przychodzą prawdziwi przyjaciele. Ojcze, niech pojawia się potężna miłość drugiego człowieka do niego i jego do drugiego człowieka. Ojcze, niech będzie zawsze pociechą dla swoich rodziców. Ojcze, niech będzie błogosławieństwem na cały czas swojego życia tutaj na ziemi. Amen. Amen. Efraim.